Partnerem programu Jutronauci jest Sebastian Kulczyk, mecenas książki Jutro jest teraz, opowiadającej o szoku, jaki przeżyliśmy i o tym, jak próbujemy oswoić i poukładać świat na nowo. To jest 8:10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku... A co jeśli rządy i firmy nie wyhamują i skala inwigilacji będzie się zwiększać? W jakie nowe obszary może wkroczyć? Jak będą rozwijać się narzędzia do śledzenia i podsłuchiwania? 8:10. Podcast Gazety Wyborczej. Witam Państwa w podcaście Jutronauci. Nazywam się Aleksandra Sobczak i jestem wicenaczelną Gazety Wyborczej. Moim gościem jest dr Łukasz Olejnik, ekspert w sprawach cyberbezpieczeństwa. Dorota Brejza powiedziała niedawno w wywiadzie dla Wyborczej: nie zapraszałam Kamińskiego i Wąsika do sypialni, a oni i tak przyszli. Czy Pana zdaniem powinniśmy się szykować, że przyjdą do nas wszystkich i czy Pana zdaniem to jest czas, żeby się ostatecznie pożegnać z prywatnością? Czy przyjdą do nas wszystkich? To jest dobre pytanie, ale pytanie w jaki sposób. Nie ma obecnie żadnych technicznych zdolności, żeby można włączyć inwigilację czy też podsłuch techniczny powszechnie i każdemu. Jedyną sytuacją, w której moglibyśmy sobie wyobrazić powszechny monitoring, to jest na przykład ten w wykonaniu różnych firm technologicznych, ten monitoring związany po prostu z tym, jak są zbudowane technologie i w jaki sposób my korzystamy z usług. O tym jednak dzisiaj nie rozmawiamy. Ale to brzmi dosyć przerażająco, no bo to oznacza, że jesteśmy wystawieni na jakiś rodzaj inwigilacji, może niekoniecznie związanej z polityką, ale bardzo powszechnej. O jakiego typu narzędzia chodzi Panu? Czysto technicznie to trzeba stale monitorować, w jaki sposób rozwija się technologia i w jaki sposób rozwija się prawo, jakie różnego rodzaju wesołe pomysły pojawiają się w głowach różnych polityków na całym świecie. Chodzi o to, żeby było jasne i klarowne, jakie są cele i wymogi wobec technologii, bo możemy sobie wyobrazić, że jakaś wesoła grupa polityków kiedyś uchwali wymóg, wedle którego należałoby utrzymywać możliwości i zdolności włączania takiego podsłuchu automatycznie i trzeba się temu przyglądać. W obecnej sytuacji, czyli w tym przypadku, który mamy w centrum debaty w Polsce, mówimy o inwigilacji punktowej, czyli Pegasusie, takim narzędziu. No ale ona też nie jest zgodna z polskimi przepisami. Pan mówi, że w przyszłości możemy to doczekać się takiej władzy, która zalegalizuje takie sytuacje, ale już teraz, jeżeli Pegasusem są śledzone osoby nie mające zarzutów karnych, które nie są związane z terroryzmem, to mamy do czynienia z łamaniem prawa. Jak Pan uważa, jako obywatele możemy się zabezpieczyć przed taką sytuacją? Chciałbym się odnieść też do kwestii legalności najpierw, bo legalność to jest kwestia tego, co jest uchwalane i tego, co jest egzekwowane. W Polsce są dosyć szerokie zezwolenia. Mamy tylko nadzieję, że istnieje nad tym jakiś nadzór i po prostu monitoring. Z tym być może jest różnie. Wracając do tematu bardziej technicznego, to nie możemy się zabezpieczyć przed narzędziami typu Pegasus, ponieważ one są zaprojektowane w taki sposób, że tak jakby w magiczny sposób odblokowywały pewne funkcje, które nie są wbudowane nawet w urządzenia, bo te funkcje nie są wbudowane w urządzenia. Formalnie działa to w taki sposób, że technologicznie przełamuje się zabezpieczenia i się wbudowuje pewne pozaprojektowe funkcje. Więc jeśli to jest taka skala prawie że magii, to użytkownik nie może się przed tym zabezpieczyć poza mądrym stosowaniem tych technologii, czyli na przykład uważaniem na to, jakie są ograniczenia, wyłączaniem smartfona wtedy, gdy nie jest potrzebny, niekorzystanie z aplikacji, które są zbędne itd. A powiedział Pan, że zezwolenia w Polsce są szerokie, że to prawo pozwala na dosyć dużo. Jak Pana zdaniem powinny w przyszłości wyglądać przepisy, żebyśmy byli bezpieczniejsi? To tutaj warto się odnieść do projektu ustawy o chyba czynnościach rozpoznawczych z 2008 roku. I tam były pewne aluzje, to też były przestarzałe projekty, ale były tam pewne aluzje do takiego nadzoru technicznego, elektronicznego. Niestety ten projekt od roku 2008 nie został poddany dalszym pracom i teraz mamy to, co mamy, czyli ogólnikowe zasady, uznaniowe udzielanie zgód i trudno powiedzieć, co się z tym dzieje. Powinna być większa precyzja, powinien być sensowny nadzór, powinny być definicje tego, na co udzielane są zezwolenia, tak żeby była większa jasność, żeby była proporcjonalność i żeby było bardziej zrozumiałe, czy stosowanie tych metod jest zgodne z demokratycznym państwem prawa, to w terminologii Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. A czy pan wierzy, że w przyszłości władze, wiedząc, że dzięki inwigilacji mogą wygrywać wybory, że władze będą się powstrzymywać przed używaniem tej inwigilacji? To jest dobre pytanie. Jako obywatel muszę wierzyć, że władze będą się uczciwie poddawały pod osąd wyborców i nic poza wiarą tutaj więcej nie zrobię. Czyli jest to kwestia wiary, to w zasadzie zawsze była kwestia wiary. Nieważne jaki jest rząd, to zawsze jest kwestia wiary, ale to też jest kwestia jasnych zasad, angażowania ludzi godnych zaufania, wbudowywanie precyzyjnych bezpieczników w system i jasnego nadzoru. I wszystko, powiedzmy, podlane takim sosem etyczno-moralnym, bo mówimy o naprawdę potężnych narzędziach. Na początku rozmowy powiedział pan, że oprócz państwa za dużą część tej inwigilacji odpowiadają firmy. I no rzeczywiście jest tak, że na co dzień większość z nas oddaje różnego rodzaju dane, które no jeszcze dekadę temu były uznawane za bardzo prywatne. Co firmy mogą robić z tymi danymi? Jaki można użytek z tej wiedzy o nas mieć w przyszłości? W gruncie rzeczy w większości firm chodzi o monetyzację tych danych. To jest personalizacja treści, to jest możliwość udostępniania tych danych innym aktorom, być może w ramach reklamy internetowej, być może w ramach kierowania jakichś produktów, być może w ramach monitoringu konsumentów, być może także w celu udzielania tych danych rządowi, co zostało podkreślone podczas na przykład przekazywania danych telekomunikacyjnych przy okazji wczesnego etapu pandemii. Czyli mówimy o kwestiach takich użytkowych, pieniężnych, ale także tam ważny jest monitoring etyczny, jasne zasady ochrony danych osobowych i prywatności i w tym też przypadku rozsądek ludzi, czyli to, żebyśmy zdawali sobie sprawę z tego, co instalujemy na smartfonach, z jakich aplikacji korzystamy, gdzie jesteśmy zarejestrowani, jakie dane udostępniamy. A czy w ramach tego rozsądku, o którym pan mówi, uważa pan, że powinniśmy w konkretnych sytuacjach udostępniać mniej tych danych, że podejmujemy czasami zbyt nonszalanckie decyzje, godząc się na oddawanie informacji na nasz temat? Oczywiście, że tak. Powinniśmy udostępniać tylko te informacje, które chcemy udostępniać. To znaczy rozwiązania techniczne powinny mieć wsparcie dla prywatności i ochrony danych, powinny mieć wsparcie i sprawiać, że użytkownik, człowiek ma w jasny sposób poczucie własnej autonomii. To znaczy, że może podejmować świadomie decyzje o tym, w jaki sposób ich dane będą udostępniane i komu. I oczywiście posiadając świadomość tego, w jaki sposób są przetwarzane te dane. Także to jest tutaj konieczność, poczucie autonomii użytkownika. W praktyce, w moim przypadku wygląda to tak, że czasami kiedy chcę sobie zainstalować nową aplikację czy dostęp do konkretnej usługi, to zderzam się z oczekiwaniami firmy, że podam bardzo dużo informacji na swój temat. Jeżeli ich nie podam, to po prostu nie mogę korzystać z narzędzia. Ja rozwiązuję to w taki sposób, że podaję często dane zupełnie niezgodne z prawdą. Czy piszę na przykład, że jestem mężczyzną, podaję inną datę urodzenia. Jak pan radzi, co można zrobić lepiej, żeby móc korzystać z pewnych usług, ale nie dzielić się wszystkim na swój temat. Trzeba korzystać z usług, które mają wsparcie dla selektywnego udostępniania informacji. To jest sytuacja, w której nie trzeba wszystkim się dzielić i zawsze, czyli możemy sobie przypomnieć sytuację wręcz z horroru, które miały miejsce 10 lat temu, gdzie było znacznie mniej takich zabezpieczeń i takich ustawień. Obecnie sytuacja znacznie uległa poprawie, to jest znaczna poprawa w stosunku do tego, co było 10 czy 15 lat temu. Ta sytuacja jeszcze nie jest idealna. Bardzo dużą kwestię odgrywa też świadomość użytkownika, czyli żeby faktycznie użytkownik był świadomy tego, co się stanie z tymi informacjami. To jest też kwestia edukacji, także zwyczajnie w szkole. Znaczy na końcu nie zderzymy się z taką sytuacją, że jeżeli chcemy chronić prywatność, to z części usług, aplikacji musimy zwyczajnie zrezygnować? No niestety tak jest. I ja czasami rezygnuję z pewnych usług, dlatego że wiem, jak one działają. Robiłem tak w przeszłości i robię tak nadal i mam nadzieję, że kiedyś będę mógł przestać tak robić. A czy dotyczy to jakiegoś konkretnego typu usług, czy może Pan podać rodzaj danych, których Pan nie udostępnia i dlaczego? Z całą pewnością nie udostępniam danych dotyczących mojego zdrowia, chyba że jestem świadomy konsekwencji i robię to świadomie. Przykładowo mogę udostępnić informację, że się zaszczepiłem, mogę udostępnić informację, że jestem przeziębiony, ale nie udostępnię na przykład informacji i nikomu nie zalecam udostępniania informacji chociażby o chorobach przewlekłych, czy tego typu kwestiach, ponieważ takie informacje mogą być nawet użyte przeciwko użytkownikowi, przeciwko człowiekowi, choćby przy okazji aplikowaniu o pracę. Przecież nie wiadomo, kto będzie te informacje czytał w przyszłości i w jaki sposób je wykorzysta. Być może taki hipotetyczny pracodawca będzie kiedyś przeglądał taką oś czasu w jakiejś sieci społecznościowej i uzna, że lepiej nie wchodzić w współpracę z taką osobą. To oczywiście jest dyskryminacja, ale w takiej sytuacji może być trudno udowodnić, że ta dyskryminacja miała miejsce, więc dlatego trzeba po prostu myśleć długofalowo. Z czym jest problem? Bo przykładowo, jeśli jesteśmy dziećmi, 13-latkami, bardzo trudno wtedy wyobrazić sobie, jakie konsekwencje będą miały nasze działania w przyszłości za jakieś 5 czy za jakieś 10 lat. Ale wracając do informacji na temat naszego zdrowia, nawet jeżeli tak w pełni otwarcie, świadomie nie podzielimy się tymi informacjami, to duże koncerny technologiczne mogą te informacje pozyskać choćby z tego, że czytamy na temat dostępnych terapii, korzystamy z aptek internetowych, umawiamy się na teleporady przez internet. Czy tutaj nie ma zagrożenia, że te dane zostaną wykorzystane przeciwko nam? Oczywiście, że jest duże zagrożenie. Duże zagrożenie jest także z powodu data mining, czyli przetwarzania danych, bo analizując nasze zainteresowania, czyli na przykład strony internetowe, które odwiedzamy, ale także pewne rzeczy, które wpisujemy, analiza słów kluczowych, przykładowo jakiś system zaangażowany w taką analizę mógłby pokusić się o przeprowadzenie analizy sprawdzającej, czy taki użytkownik na przykład jest na diecie odchudzającej. Stąd mógłby wyciągnąć wniosek, że być może w opinii tego użytkownika ma on nadwagę lub jest otyły. To jest oczywiście związane ze zdrowiem, nie tylko ze zdrowiem, ale także ze zdrowiem, ale takie informacje mogą być użyte przez jakieś systemy, mogą być też przekazywane na przykład w celu kierowania reklam. Przez lata firmy technologiczne lobbowały za rozwojem tzw. smart cities. Dziś wiemy, że to też się wiąże z pogłębieniem inwigilacji. Czy Pana zdaniem da się z tego wycofać albo jakoś zabezpieczyć? Smart city to jest bardzo złożony termin. To mogą być bardzo przydatne funkcje, na przykład to może być informacja w czasie rzeczywistym dotycząca położenia na przykład autobusu komunikacji miejskiej albo tego, za ile minut on się tutaj zjawi na przystanek. To może być bardzo użyteczne, ale czasami to może być za dużo. Jeśli będziemy mieli wszędzie poustawiane kamery i sensory, to przepraszam, ale ja wysiadam. A czy są Pana zdaniem w tej chwili, oprócz Smart Cities, technologie, które wzbudzają u Pana największy niepokój, takie przed którymi powinniśmy się zabezpieczyć, na które powinniśmy patrzeć z uwagą, w większym stopniu czytać to, czego dokładnie od nas chcą? Nieustannie moje obawy wzbudza technologia rozpoznawania obrazów, to znaczy rozpoznawania twarzy. Jest działająca w sposób automatyczny, być może z możliwością automatycznego włączenia w istniejących już systemach monitoringu miejskiego. To także problem różnego rodzaju sensorów monitorujących funkcje życiowe, bo pytanie, co się będzie działo z tymi danymi, do czego one będą używane. Modnym terminem dyskutowanym obecnie jest metaverse, czyli przenoszenie swojej obecności w jakąś wirtualną rzeczywistość, tak uprośćmy to, co przecież będzie opierało się o mierzeniu funkcji życiowych, mierzeniu aktywności i tak dalej. I to jest dosyć przerażające, ponieważ stworzenie takiej wirtualnej kopii człowieka w pewnym sensie będzie bardzo forsowne dla poczucia autonomii człowieka. Bo pytanie, czy my będziemy dalej sobą sterowali? Moim gościem był dr Łukasz Olejnik. Ja nazywam się Aleksandra Sobczak. Do usłyszenia. 8:10. Podcast Gazety Wyborczej. Partnerem programu Jutronauci jest Sebastian Kulczyk, mecenas książki Jutro jest teraz, opowiadającej o szoku, jaki przeżyliśmy i o tym, jak próbujemy oswoić i poukładać świat na nowo.